Siemanko, witajcie z plaży w Stegnie. Przyjechałem tutaj specjalnie, aby przetestować najnowszy model wykrywacza metali Quest X10 Pro. Quest X10 Pro został stworzony z myślą o detektorystach, którzy chcą chodzić na stałym lądzie, jak również o tych, którzy lubią chodzić na plażach, jak również pod wodą. Jest to wykrywacz bardzo uniwersalny. Przetestuję ten detektor na plaży nadmorskiej. Zobaczymy, jak się sprawuje, jaki jest czuły, szybki i jak działa na niego wysoka mineralizacja. Quest X10 Pro został wyposażony w dwa programy do szukania monet i biżuterii. Natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany szukaniem depozytów lub większych zakopów, musi wybrać program AM, czyli All Metal, wszystkie metale. Wtedy wykrywacz jest bardzo głęboki. Zaczynam testy z wykrywaczem metali Questem X10 Pro. Pierwszą czynność, jaką wykonam, to dostrojenie go do gruntu. Strojenie Questa X10 Pro odbywa się w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że naciśniemy klawisz cewki, uniesiemy wykrywacz 30 cm nad ziemię i będziemy go pompować. Zapisała się wartość grunt balansu 85 i to jest bardzo dobra wartość, taka typowa na piaski nadmorskie. Kolejną próbą tego detektora, kolejnym testem będzie podejście do linii brzegowej morza na tak zwany mokry piasek. Zobaczymy, jak ten wykrywacz się zachowa. Quest X10 Pro na piasku po dostrojeniu pracuje bardzo stabilnie, nie wzbudza się, nie powoduje jakichś dziwnych popiskiwań, no ale zbliżamy się do linii mokrego piasku. Jesteśmy tutaj w tym miejscu. Zobaczymy, jak on będzie się zachowywał. No już odbiera różne sygnały. Zobaczymy. Ale nie ma jakiejś większej tragedii, także też jest komfort chodzenia. Wyłapuje sygnały różne, natomiast nie jest to w jakiś sposób aż tak mocno dokuczliwe. Niestety tak, w taki sposób zachowuje się większość detektorów. Mineralizacja, wysokie zasolenie powoduje, że wykrywacz wyłapuje każdą anomalię w gruncie. Podczas dzisiejszych testów wykrywacza metali Quest X10 Pro nie zależy mi na tym, aby znaleźć jak największą ilość monet czy przedmiotów zalegających tutaj w piasku. Natomiast skupiam się bardziej na tym, że po odkryciu sygnału przeanalizuję jego ID, zachowanie wykrywacza i zobaczę, jak to wpływa na komfort pracy z tym detektorem. Wykrywacz metali Quest X10 Pro wyposażony został fabrycznie w 3 programy, natomiast mamy też możliwość zmodyfikowania i stworzenia własnego programu autorskiego dla własnych potrzeb. Do szukania na plaży nadmorskiej mamy do dyspozycji 2 programy, program biżuteria i program monety. Do poszukiwań na plaży nadmorskiej wybrałem program biżuteria. Program ten mogę zmodyfikować również na swoje potrzeby. Fabryczne ustawienia to są takie, że czułość jest nastawiona na 90. Mogę ją modyfikować w dowolny sposób, natomiast już nie za wysoko, ponieważ wykrywacz będzie mi się bardzo wzbudzał. Kolejną funkcją to jest tak zwana dyskryminacja. Jest, no powiedzmy, fabrycznie ustawiona na 50, ja sobie ją zmodyfikuję, obniżę do poziomu skali 30, ponieważ nie chcę, aby Quest X10 Pro wycinał mi dużo śmieci, dlatego że w segmencie śmieci również mogę znaleźć złotą biżuterię. Następną funkcją to są dźwięki. Dźwięk jest ustawiony na 5 tonów. Żelazo pokazuje tonem niskim, pozostałe przedmioty tonem wysokim. Tuż obok tej przewróconej tablicy mam pewny sygnał. Na ID dosyć wysokie wskazania. 67, 68 do 74 przebija.
Już sobie zobaczymy, co to jest. Weźmiemy cewkę bliżej. Jest tutaj gdzieś ten sygnał. O, mam to już. Patrzcie, to jest 5-złotówka, która pokazuje wysoki sygnał. Fajnie się złożyło, bo o tym właśnie myślałem, żeby pokazać Wam na przykładach monet, jakie ID pokazuje Quest X10 Pro. Czyli 68 do 70 kilku przybijało pewny sygnał taki do kopania. Jest piątaczek, mnie to cieszy. Zobaczcie, tu wykopałem puszkę, ale no to co do sygnału, to wiecie, że wszystkie puszki dają taki sygnał, że słuchawki z uszu spadają. Natomiast chcę Wam pokazać, jak producent wymyślił sobie taką sytuację, kiedy pod cewką jest coś większego, czy w ogóle przedmiot. Zobaczcie, w taki sposób sygnalizuje dźwiękiem. ID bardzo wysokie. No i ten sygnał taki, który wali po uszach niesamowicie. Odchylam cewkę, nie ma nic, nie ma sygnału. Najeżdżam na duży przedmiot. Fajne, ciekawe rozwiązanie. Tym razem moneta 2-złotowa. Zaraz sprawdzimy sobie jej ID. Położę ją tutaj. Biorę wykrywacz i sprawdzamy. ID na monetę 2-złotową, pewne, wysokie, 75, 3, 4, 5. Dźwięk konkretny. Muszę przykucnąć w obecności oto tej pięknej biało-czarnej damy, ponieważ mam tutaj sygnał. Taki 55, pewny do kopania, dźwięk taki dziwnej tonacji. Zobaczymy, co to jest. Jest tutaj 50 groszy. Także widzieliście też, jakie ID pokazuje 50 groszy. Sygnał pewny do kopania. A przy oto tym kramiku z okularami jest następny sygnał. ID 53. Praktycznie stałe, niezmienialne. Zobaczymy, co to jest. Cewkę damy bliżej. Jest przy pierwszym zagarnięciu. Co to jest? 10 groszy. Może być. Obok wieży ratownika kolejny sygnał. 53, 54, pewny do kopania. No to kopiemy. Jest tutaj między palcami 20 groszy. Kolejna moneta z pewnym ID. Wykrywacz metali Quest X10 Pro wyposażony został w nowy soft i szybszy procesor. Ma to skutkować tym, że ten model będzie szybszy od jego poprzednika wersji Quest X10. Czy tak jest naprawdę? Przekonamy się zaraz w praktyce. Do testów szybkości i separacji przygotowałem sobie taki mały poligon doświadczalny. Ułożyłem monety obiegowe, a w środku położyłem kapsle i te kapsle, które są podrdzewiałe. Takie oto kapsle bardziej maskują sygnały metali kolorowych i widać po takich sytuacjach, jak zachowuje się dany model wykrywacza. Po tym poznaje się m.in. klasę danego detektora. Przystępuję do testów. Ładnie, 2-złotówka ładnie w obecności kapsla daje nam wyraźnie sygnał. 5-złotówka w obecności dwóch kapsli również. W tle słychać, jak przebija żelazny kapsel. 50-groszówka w obecności również dwóch
kapsli. 20-groszówka daje ładny sygnał. No i 10-groszówka. Także też w tej linii bez problemu wszystkie monety są czytelne. Także wykrywacz zdyskryminował na moich ustawieniach lekko kapsle. Ja je oczywiście słyszę, ale pewnie pokazuje sygnały monet. Wrócimy sobie jeszcze raz. Ja sobie skrócę detektor i zrobię to niżej. Także szybki, ładnie zbiera dźwięki. Jednak to, co producent powiedział, tak się sprawdziło. Wykrywacz jest szybszy, lepiej zbiera sygnały. Questic 10 Pro jest detektorem, który również służy do pracy w wodzie. Zrobimy test słonej wody, zobaczymy, jak wytrzyma, czy nam się nie zaleje, czy przejdzie pozytywnie próbę. Trochę go tu potopimy. Nie się czuje jak płytko nurek. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie. Działa. Także nie ma z tym problemu. Questic 10 Pro test wody przeszedł pozytywnie. Działa i ma się dobrze. Udało mi się jeszcze znaleźć 1-groszówkę i 2-groszówkę. Posłużą one mi do testów. Zobaczycie, jakie pokazuje ID 1 grosz i 2 grosze. Jedno groszówka. Bardzo wysokie ID, sygnał pewny. No i teraz tą 1-groszówkę podmienię na 2-groszówkę. I zobaczymy sobie, jaki ma ID. Dwugroszówka już jest z domieszką metalu, no i sygnał niepewny wycina, dyskryminuje i pierdzi na żelazo. Także też należy na to zwrócić uwagę przy kopaniu, bo będziemy pomijać monety obiegowe. No i spójrzmy jeszcze na ID, jakie pokazuje zawleczka, jak sobie nasz Questic 10 Pro z tym poradzi. Rzucę zawleczkę na ziemię. No i ruszam. Pewny sygnał 58-59. Ewidentny sygnał, taki jak na monety, czyli nie do minięcia. Trzeba też będzie te zawleczki wyciągać z morskiego piasku. No i nie tylko, bo Questic 10 Pro nie służy tylko do poszukiwań na nadmorskich plażach, ale świetnie sobie będzie dawał radę na polach, łąkach i lasach. Przedstawiłem Wam funkcję ustawienia. Pokazałem ID i jak zachowuje się ten detektor na plaży nadmorskiej. Jak to wygląda, oceńcie sami. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmu. Zostawcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco z wszystkimi moimi filmami.